Cześć wam dzisiaj jest wizualnie witam was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że wciąż zbieramy dzisiaj chyba ostatni dzień. Jeżeli nie będzie żadnych wybuchów, listę na Silver Wolf, więc jeżeli chcecie wziąć udział w nadchodzącym rolowaniu, już 7 o godzinie 18 startujemy, to zapraszam. Wszelkie informacje oczywiście macie na Discordzie, macie tutaj na grafice, więc wiadomo jest wszystko co najmniej 20 roków, internet na tyle dobre, by móc mi streamować to, co mam restreamować dalej oraz oczywiście zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, tak dostałem zgodę od Hadugi, że mogę rolować, to znaczy i hope. I hop że dostaję. Mamy dzisiaj pierwszy WoS w Honkaju Star Railu, więc zobaczymy jak wyjdzie i zobaczymy, czy nic nie wybuchnie, bo mam dzisiaj dziwne spekulacje i spoilery. Znaczy się jedna rzecz, którą bardzo, bardzo, bardzo się jaram i jedna rzecz, która leci z gęszynowego bardziej źródła, więc stwierdziłem, że a, dorzucę WoS, bo mam WoS, który mi się mocno kojarzy z Honkajem Star Railem ze względu na to, że nie wiem, czy pamiętacie pierwszy stream, kiedy ta gra startowała, kiedy byliśmy na żywo na Twitchu i lecieliśmy z pierwszymi minutami w Honkaju Star Railu. Powiedziałem, że ta gra okrutnie, strasznie, bardzo mocno... Przy Przypomina mi Kotory. Knights of Old Republic to jest seria gier, właściwie dwie gry, które miały ogromnego pecha i które prawdopodobnie są jednymi z najlepszych gier ze świata gwieźnych wojen, jakie wyszły. Nie wliczam do tego tego MMO, które niby było trzecią częścią Kotora, to znaczy mniej lub bardziej. Ta, ta ścieżka rycerza Jedi chyba miała być jakby. Tym, co było planowane na fabułę trzeciego kotora. Nie przekonuje mnie to. Jeżeli chodzi o The Old Republic, to nie jest gra dla mnie. Ale jeżeli chodzi o pierwszego i drugiego kotora, kocham, uwielbiam, przeszedłem na kilka różnych sposobów i jest to jedna z tych gier może nie do końca dzieciństwa, ale gierka, nad którą spędziłem ogromne ilości godzin czy nie, no w sumie dzieciństwa, nie, nie oszukujmy się, więc mam zakodowanego tego Kotora bardzo, bardzo, bardzo mocno w głowie i grając tutaj poza walkami, poruszanie się po przestrzeni lewo-prawo bardzo mi się z Kotorem kojarzyło, szczególnie, że wyszła jeszcze taka gierka jak Star Wars Galaxy of Heroes, turowy RPG bez RPGa właściwie, ale gameplay identyczny jak tutaj podczas walk i tam z Kotora też są postacie, różne dziwne rzeczy, to jest, Galaxy of Heroes to jest gierka, która bierze ze wszystkich epok, ze wszystkiego, co z Gwiezdnych Wojen wyszło, postacie, zdarzenia, tła, wrzuca to do jednego wora i zestawia te postacie ze sobą, czyli możecie, nie wiem, zrobić team z różnych wersji Hanasolo, Solo. Z młodego Hanasolo, Solo, starego Hanasolo, Solo. Różne wersje Hanasolo są, więc możecie je poustawiać razem. Luke Skywalker tak samo, i tych postaci jest kilka. Ben Kenobi, General Kenobi, Obi-Wan Kenobi. Różne te, te postacie były przynajmniej, jak grałem, a to już lata temu. Kocham gierkę, uwielbiam, no ale niestety musiałem sobie ją odstawić, bo, bo to była gacza, która na mnie wpływa, może nie najbardziej toksycznie, ale bardzo toksycznie na mój portfel. Więc wracając, ja mam w głowie taką mieszankę, widzę pierwszego kotora, którego Uwielbiam drugiego kotora, który był pod wieloma względami lepszy, ale gorszy, ale lepszy, który nie został nigdy dokończony. Do tego za momencik dojdziemy. I właśnie ten Star Wars Galaxy of Heroes, który czerpie z tamtych gier pełnymi garściami. Więc, jakby wziąć te kotory, które ja pamiętam i kocham, i dodać walki, ten gameplay podczas walk z Star Wars e, Galaxy of Heroes, to to, to wychodzi mi taka, wiec nowojenna wersja Hunka Star to, to ja mam w głowie, dlatego to skojarzenie jest. A, długie, długie to wytłumaczenie było. I kotor dwujeczka nigdy nie został. To dokończony. To jest gra, która była zaplanowana na bardzo rozbudowany projekt, który nie został zrealizowany. Macie w grze questy, które da się rozpocząć i nie da się ich skończyć, bo nigdy nie zostały zrobione. Macie wątki fabularne, które są podniesione i tam, a na jakiejś planecie, na jakiejś fabryce, coś tam, coś tam się dalej to rozwiąże i nie ma tego rozwiąże, bo nigdy tego nie zrobiono, nigdy tego nie skończono. Ale fani zrobili tak zwany restoration content, to się chyba zwało, czyli DLC nieoficjalne, które zamyka te wątki w oparciu o te informacje, które wyciekły, zostały wykradzione, zlikowane z, ze studia, które nad tym pracowało, tam Obsidian, nie Obsidian, w zależności od wersji, części i tak dalej, różne firmy tutaj maczały łapeczki i niektórzy ludzie pracujący nad Kotorem wynieśli dużo tych danych, które, to znaczy, mieli je zachomikowane, ale w momencie, kiedy rozpoczęto pracę nad Restoration Content, to te dane magicznie powyciekały, popojawiały się i wspomogły ten content, że on faktycznie jest bliski temu, co to miało być. I teraz Aspir Media, które ma prawa pod Electronic Arts i pod Disneyem pracuje nad kotorami wydaje na przykład ostatnio na Switchu, oficjalnie daje okejkę okay do tego restoration content. Więc to DLC, które jest zrobione częściowo przynajmniej przez fanów, faktycznie ma haha, łapkę w górę od co najmniej 2015, jeżeli nie wcześniej, od właśnie Aspyr Media, że, że to je to, to miało być to. Uznajemy, że to jest w kanonie tej gry, tak jakby. Więc content zrobiony przez fanów w oparciu o to, co nigdy nie powstało do gry, ale miało powstać, w oparciu o wycieki rzeczy, które faktycznie w grze miał się znaleźć, powstały jako DLC od fanów. Dla fanów i jest do ogrania I ostatnio, ostatnio Aspyr Media wydało Knights of the Old Republic na Switcha Więc gra jest do ogrania na Switchu Co jest wow, okej, okay, stara gierka na Switchu Idealna platforma, handheld, świetnie się będzie grało, fantastico. I od samego początku zapowiadali, że Restoration Content DLC do Knights of the Old Republic 2 się pojawi i teraz skasowali ten projekt. <laughs> więc wyszła gra, ludzie ją kupowali, wierząc, że dostaną to DLC. Prawdopodobnie rozbiło się jakieś prawne rzeczy między Disneyem, Electronic Arts, a tym, że jest to content zrobiony przez fanów, więc jak myślicie czasem o gierkach takich jak Honkai Starry czy Genshin, że mogliby rzucać tutaj skiny od fanów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to by miało branie, to by było fantastyczne. Tak. Ale jednocześnie nie, bo to tworzy bardzo, bardzo dużo problemów, które się w przyszłości będą nawarstwiały. Zresztą to samo macie w Tower of Fantasy, gdzie są kolaby z seriami, które się pojawiały w Chinach. Tam coś tam, Cage, Linkage jakoś tak, które nie mogą pójść dalej, bo mają poblokowane deale wydawnicze na świat, więc, więc to jest coś, co się dalej pojawić nie może. Troszkę smutne, troszkę smutne. Dobrze, mając to za sobą, przeskoczmy do uwaga: spekulacje i spoilery spoilery spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z Czym nie i Jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Zacznijmy od drobnej informacji lecącej od strony Gęszyna, że jeżeli dobrze rozumiem, to część materiału, który jest przygotowywany przez zespoły twórcze, chodzi tutaj bardziej od strony fabuły i chyba modeli 3D. Nie mam informacji co do animacji. A czy dwa różne teamy? Fabuła to jest fabułą, i to nawet nie chodzi o opisanie fabuły, tylko bardziej o lorowców, ci, którzy stoją za lorem. Ale dobra, to jest jedna grupa i niektóre elementy modeli nie. Mam nic na temat animacji, że to byłoby połączone. Z Genshina zostały poproszone, to znaczy poleciał ticket, że mają rzucić to teamowi z Honkaia Star Raila do czegoś. Zobaczymy, czy z tego cokolwiek wyniknie. Informacje, które sugerują, co by to mogło być, to z dużym przymrożeniem, bardzo dużym przymrożeniem oka, bo to może być trefne, ale są drobne sugestie, co by to mogło być, i to są rzeczy związane z Yokai. Więc cofamy się do konkretnej, bardzo konkretnej aktualizacji, w której był do przygarnięcia miecz, parasolka właściwie, Yokai, tą Kabou shigure chyba tak się nazywa ten miecz, ale nie jestem pewny czy to o ten miecz chodzi, czy przypadkiem nie chodzi o Cukumogami, czy jak ona się tam nazywała, po naszemu to będzie Hanyuda Chizuru. Chyba tak się nazwała ta postać, ta babka w czerwonym z tym tym. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że chodzi o jakiś cytat, umiejscowienie czegoś tak jak wiecie skrzydełka z Genshin'a macie wiszące na herta Station w jednym miejscu. Możliwe, że coś takiego, a możliwe, że chcą zrobić coś ciekawszego, możliwe, że będzie faktycznie jakieś prawdziwe XP z Genshina. Jedyne co dostałem to, że jest takie klepnięcie ej, 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 jak macie to dajcie, konkretnie to nas interesuje i to chcemy dostać. No i to prawdopodobnie poszło, bo to jest zapytanie od jednego teamu do drugiego, więc od Genshinowej jakby się o tym dowiaduje. Dlatego to jest tutaj nie na gęszinie, bo to jest z Honkheim związane. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli nadchodzącej nowej postaci, której twierdzą, że nazwa kodowa to będzie Dracula. Może niekoniecznie nazwa kodowa, bo o ile w przypadku Genshina prawie wszystko co wycieka z nazw, to są najpierw nazwy kodowe, a później się okazuje, że jednak postać nazywa się inaczej, to na razie w Honkaju Star Railu nazwy kodowe pokrywają się chyba w 100% z tym, jak postacie finalnie się nazywają, więc Dracula! Macie tutaj z Honka Impact Thirda, jak wygląda Dracula tam. Jest na którymś z przedmiotów. Nie wiem, na artefaktach czy co to tam jest. Poprawicie mnie zapewne w komentarzu. No, ale to jest ten Cusiek. Już raz mieliśmy tak przykład, że jedną postać mogliśmy pokazać z czegoś innego, bo się pokrywa jedno z drugim. Plus ta Charlotte w Gęszynie ona też się z tego bierze. Ale dobra, wracając co do Draculi, spora szansa, że to będzie coś w tym stylu, właśnie. Mamy również informację co ona miałaby robić i jak miałaby robić. Więc jeżeli chodzi o rzadkość tej postaci, to będzie bardzo rzadka i bardzo rozcięczona pięciogwiazdkowa postać. Physical ścieżka Destruction. Jej basic atak zadaje obrażenia równe ataku Drakuli, jednemu wybranemu przeciwnikowi, kiedy Drakula atakuje cel, prey, to na co poluje, czyli prawdopodobnie będzie jakieś oznaczanie wroga, to ma 100% zwiększony crit hit. Prawdopodobnie chodzi o crit rate, ale okej, okay, crit rate 100%, czyli 100% wjeżdżający crit. Jeżeli chodzi o jej skill, to konsumuje procent od maksymalnego HP każdego Alaysa w drużynie, więc tutaj postać, która w przeciwieństwie do Bladea nie ora siebie, tylko ora resztę timu, zadając physical damage bazujący na oczywiście ataku drakuli przylicznik procentowy, w op o skonsumowane hapsy wierza to wszystko w jednego przeciwnika plus. Tych, którzy stoją obok, czyli wybieramy cel, jedzie to w ten cel, i ci po bokach dostają również chlaśnięciem, więc warto dobrze wybrać cel. Jeżeli chodzi o Ultimate Draculi, zadaje fizykal obrażenia w oparciu o atak Draculi wybranemu jednemu przeciwnikowi. Jeżeli ten wróg jest oznaczony jako prey, cel to na co poluje Dracula, to mamy dodatkowe obrażenia, przelicznik procentowy oczywiście. Jeżeli ten atak zabije przeciwnika, to również zadajemy przelicznik procentowy w obrażeniach temu wrogowi, który ma najmniej hapsów w tym momencie. Nie jest podane, czy najmniejszy procent hapsów, czy po prostu najmniej punktów życia. Więc to może być śmieszne, że zabijemy kogoś i dobijemy kogoś przy okazji obok. Całkiem nieźle. I jeżeli chodzi o talent Draculi, przeciwnik, który w tym momencie ma hapsy procentowe mniejsze niż procent, który jest ustalony z góry, jest uznawany za prey, czyli zwierzynę łowną. O, o, to będzie dobre wytłumaczenie. Zwierzyna łowna. Kiedy na placu boju jestem ten prey, ta zwierzyna łowna, Dracula wchodzi w specjalny Stan zwiększający atak power o określony procent, którego w tym momencie jeszcze nie mamy, i również action speed jest zwiększany o określony procent, co oznacza, że Dracula będzie szybsza i wrzucająca większe obrażenia we wroga tak długo, jak jest ktoś, kto ma wystarczająco mało życia, żeby Dracula rozpoznawała go jako zwierzynę łowną. Nie ma informacji, że tylko jeden przeciwnik może być zwierzyną łowną, co oznacza, że w pewnym momencie możemy mieć ich więcej. Innymi słowy, zranieni przeciwnicy będą a, na odstrzał, na odstrzał bardzo. Nie wiem, co o tym myślicie. Tak jak mówiłem wczoraj, mamy jednego tego Guazua, whatever gościa, który w bardzo mork mi się kojarzy i ona Dracula. Raczej ona. Zobaczymy w przyszłości, czy ona. Może to jednak będzie on. Wygląda również bardzo, bardzo, bardzo. Tutaj część informacji leci za no, Yarikiem i za Donatem, więc mega to jest i bardzo podoba mi się koncepcja tej postaci. Więc przechodząc dalej. Dziś powinien być dzień piąty, w którym oprócz tego, że przez Michała zostanie wrzucone coś fajnego, dodatkowego, czego ja jeszcze nie nie wiem, bo nagrywam to ze sporym wyprzedzeniem. Jest u mnie godzina 19, to również jest to ten dzień, kiedy w Daily Chicken Web Evencie możecie odebrać Styler JD Pierwsza z trzech paczek, po 20 pimo w każdej łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily i możecie je odebrać dnia 5, 13 i 20 waszego logowania w Daily Chicken Web Evencie, nie miesiąca, waszego logowania. Jeśli wciąż gracie w Genshin'a, to tutaj też po odświeżeniu powinien być dzień 5, co oznacza, że do odebrania będą kurczaczki. Korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim. Wszystkim wspierającym jesteście fantastyczni, niezmiernie mocno dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom Arcy arcymagowie, wasza magia jest potężna, jesteście arce i arcy. Dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Lisi Twitcher, na Twitcher, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest Twitcher potężna i... jesteście Twitcher Osom. A spróbowałem to zrobić jak automat i mi nie wyszło, zaciąłem się ze trzy razy po drodze. Zobaczył, czy uda mi się to dobrze zmontować. Jesteście awesome! I tu już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam. Miłego dnia, dobrego dzanka, świetnych pięciogwiazdkowych roli. Konduktor RNG wam sprzyja, widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już jutro. Miłego do następnego i hej! Time to get up. Chyba zapomniałem powiedzieć cokolwiek po napisach.